Szanowni koledzy, jesteśmy studentami 5 roku informatyki na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Chcemy Wam pokazać, jak u nas wyglądają ćwiczenia z niektórych przedmiotów. A więc startujemy! To ćwiczenie, które widzicie, dotyczy procesorów fourierowskich. Temat związany jest z optycznym przetwarzaniem informacji. Dalszym etapem będzie komputer kwantowy. Eksperyment, który wykonujemy, wykorzystuje laser neodymowo-jagowy, pompowany koherentnie, przetwarzanie fali na drugą harmoniczną, to znaczy 532 nanometry. To jest właśnie to zielone światło, które zobaczycie na filmie. Na naszym wydziale informatykę można studiować na trzech specjalnościach. Nauczycielskiej, oprogramowanie komputerów i grafika komputerowa. Na grafice komputerowej studenci pracują razem z Wydziałem Artystycznym i pewnie tworzą projekty trochę lepsze od tego naszego. Większość projektów na naszych zajęciach wykonujemy zespołowo. Pracujemy jak wirtualna firma, w której każdy ma swoje zadanie do wykonania i z tego powstaje cały projekt. Informacji na temat naszych zajęć możecie znaleźć na stronie internetowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.